Tak, wiem. Znowu minęło trochę czasu. Zachęcona przez Was na Instagramie postanowiłam tu jednak wrócić, zwłaszcza, że już od dawna chodziło mi to po głowie. To mimo wszystko jest coś, co lubię robić, rozmawianie z Wami, zaczynanie tutaj dyskusji i wymienianie się zdaniem na różne tematy, więc nie chcę tego zarzucać. Natomiast to, jak mało mnie tutaj było na YouTubie, wiąże się z tym, jak wyglądał dla mnie cały ten rok. I to właśnie o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Rok 2018 był dla mnie najlepszym rokiem do tej pory. Jestem w szoku, jak bardzo był dobry. To jest niesamowite. To nie jest tak, że nie wydarzyły się żadne negatywne rzeczy, ani że nie było żadnych trudnych rzeczy w tym wszystkim, ale coś się zmieniło w całym moim otoczeniu i na pewno zyskałam bardzo dużo wsparcia, ale też przede wszystkim zmieniło się we mnie i w tym roku nauczyłam się, że mogę na siebie liczyć i mogę sobie ufać i że po prostu daję radę, co jest naprawdę fajnym wnioskiem. To był też rok zupełnie inny niż wszystkie. To był rok, w którym zrobiłam niesamowicie dużo i w którym cały czas coś się działo. To też jest bezpośrednio powiązane z moją nieobecnością na YouTubie. Jest to też coś, nad czym chcę pracować w 2019 roku, ale o tym postanowiłam opowiedzieć Wam w następnym filmiku, bo to w ogóle jest gruby temat. Więc może na początek podzielę się z Wami trzema największymi wydarzeniami z tego roku. Jedno z największych wydarzeń tego roku jest Wam doskonale znane. A skończyłam liceum i nie podeszłam do matury. Jedno z drugim dość mocno się wiąże. A mimo wszystko jest to dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy w tym roku, chociaż muszę przyznać, że przygotowując się do nagrywania tego, przejrzałam sobie kalendarz i dopiero wtedy zorientowałam się, że skończyłam liceum właśnie w tym roku, bo wydawało mi się, że to było już jakoś dawno temu. I na pewno bym o tym nie wspomniała. No ale teraz, jak sobie o tym przypomniałam, to nie mogę tego pominąć, bo to bardzo dużo zmieniło. No i jest to też ogromna ulga. Cieszę się, że nie jestem już w systemie szkolnictwa. Drugą wielką sprawą i na dodatek całkiem świeżą, bo tak naprawdę z ostatnich 2 miesięcy jest to, że wyprowadziłam się z domu i zamieszkałam z chłopakiem. I jest to coś, co wydarzyło się bardzo niespodziewanie, dość przypadkowo i z czego jestem bardzo zadowolona i nie wiem, po prostu jest dobrze. W każdym razie to na pewno też jest spora rzecz i w życiu bym jej nie przewidziała. Kolejnym wielkim kamieniem milowym jest to, że skończyłam terapię. A nadal zdarza mi się odwiedzać moją terapeutkę, natomiast gdzieś na początku roku po dłuższej nieobecności na pierwszej sesji usłyszałam od niej, że tak właściwie to powinnam sobie kupić szampana, bo no jest co celebrować. I myślę, że to też jest bezpośrednio powiązane z tym, że ten rok był dla mnie taki dobry. Coś się we mnie przez te lata terapii, a to naprawdę były lata, pozmieniało i zaczęłam sobie zupełnie inaczej radzić z rzeczywistością, niezależnie od tego, czy jest w danym momencie lżejsze, czy cięższe do zniesienia. I jest mi po prostu spokojniej i rzeczywiście radzę sobie z różnymi rzeczami i fajnie jest móc usłyszeć takie potwierdzenie od osoby, która obserwowała cię przez wiele lat. Zaczęłam zakończać farmakoterapię, przestaję brać leki i został mi dosłownie jeden do odstawienia, bo to jest coś, co się robi bardzo powoli, więc to już podpadnie trochę pod 2019. Niemniej już nie jestem od nich zależna, co bardzo mnie cieszy. Nie wiem, czy kiedyś udało mi się odbyć większą ilość podróży niż w tym roku. Już nawet pomijam to, ile ja się najeździłam po kraju, bo w Warszawie to byłam z 20 razy co najmniej, ale Warszawa to w ogóle inny przypadek. Jeździłam do Kołobrzegu, Wrocławia, Krakowa i wielu mniejszych miejscowości i to było wspaniałe. Jednak to, co zachwyca mnie najbardziej, to fakt, że udało mi się odwiedzić aż 3 zagraniczne miasta, w tym jedno dwukrotnie. Ta dwukrotna podróż to podróż do Brukseli, gdzie najpierw wpadłam razem z Mamy Głos na zaproszenie Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Wpadłyśmy wtedy na Dzień Kobiet w Europarlamencie. Natomiast w październiku znalazłam się tam ponownie, bo dostałam się na super program o etycznym liderstwie, które organizowała Asia Europe Foundation. I to też było niesamowite doświadczenie.
Poza tym w tym roku udało mi się skoczyć do Budapesztu z moim dobrym przyjacielem, gdzie spędziliśmy tydzień chodząc tyle, że stopy po tym wyjeździe musiałam dość długo leczyć. Niemniej był to niesamowity czas i niesamowite miasto, w którym się zakochałam. Najświeższą podróżą jest ta z listopada. Odwiedziłam Lizbonę, co mi się nawet w najśmielszych snach nie marzyło wcześniej. Wpadłam tam na Web Summit, częściowo dzięki temu, że pracuję we wspaniałej firmie w Dyniku, która pomaga mi w rozwijaniu się i pomaga w wyjeżdżaniu na tego typu konferencje. Więc trochę sobie liznęłam takiego technologicznego świadka, a przy okazji odkryłam to niesamowite miasto, do którego muszę wrócić. Jako że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że mam tendencję do pomijania rzeczy, które udało mi się zrobić, udało mi się zdziałać, znowu to zrobiłam. Ostatnio mi powiedziano, że w sumie cały czas używam wyrażeń pokroju udało mi się i może powinnam mówić, że po prostu coś zrobiłam? Ale taka zmiana jeszcze myślę, że trochę mi zajmie. Niemniej, to co zdziałałam w tym roku, to między innymi rozruszanie programu edukacyjnego, który trwał ponad 3 miesiące i nazywał się Girls in IT. Razem z wspaniałą dziewczyną Olą uczyłyśmy tam dziewczyny programowania, ale też rozwijałyśmy ich skille miękkie i mam nadzieję, że dałyśmy im fajnego kickstarta w przyszłość. Poza tym udało mi się też wystąpić na paru konferencjach, na jednej w Krakowie, na jednej w Poznaniu o edukacji alternatywnej. To też było dla mnie niesamowite doświadczenie. Uczestniczyłam w programach pokroju Szkoły Działania od Humanity in Action, gdzie po prostu rozwijałam różne moje skille związane z działaniem w trzecim sektorze. Największym zaskoczeniem tego roku jest to, że zostałam umieszczona na liście Forbes 25 Under 25, co jest dla mnie szokiem, jest cudowne i zadziwiające. Dopiero od niedawna wolno mi o tym mówić, bo wcześniej miałam na to NDA. Za kilka dni jadę na galę Forbesa właśnie z tej okazji. Jestem bardzo tym faktem zestresowana, ale też podekscytowana, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze jednym aspektem, o którym chyba warto wspomnieć, jest to, że czuję, że naprawdę udało mi się rozwinąć w mojej pracy w Dyniku, że po pierwsze przyłożyłam się do kilku rzeczy, a po drugie zostało to zauważone i obecnie powoli tworzę swój własny PM-owy team, co jest niesamowite i co mnie też bardzo bawi, bo jakby się tak zastanowić i zatrzymać, no to nie mam matury. Największe zaskoczenia tego roku są trzy. Jedno jest takie, że wróciłam do ćwiczeń. Zaczęłam chodzić czasem na siłownię, głównie na jogę i po raz pierwszy robię to z właściwego powodu, czyli nie z nienawiści do siebie, tylko rzeczywiście sprawia mi to przyjemność i czuję, że coś mi to daje. Nie nakładam sobie sztywnych ram, ile razy w tygodniu muszę pójść i tak dalej, ale po prostu jest to dla mnie coraz bardziej naturalne i bardzo się z tego cieszę. I szczerze mówiąc nie sądziłam, że to kiedykolwiek będzie możliwe, bo jednak zawsze było to u mnie bardzo mocno powiązane z całą historią zaburzeń odżywiania i innego shitu, więc no, zdziwiłam się. Ale tak, to jest fajne. Kolejne zaskoczenie dla mnie jest takie, że przeczytałam najmniej książek od wielu, wielu lat i jest mi z tym bardzo dziwnie. Chociaż no, jakby ma to pewne uzasadnienie, bo po prostu bardzo dużo różnych rzeczy robiłam i średnio miałam na to czas i nadal przeczytałam chyba tych książek ponad 60, ale bardzo mi z tym źle. Trzecim zaskoczeniem zdecydowanie jest to, że zupełnie niespodziewanie i nieplanowanie wylądowałam w najpoważniejszym związku w historii mojego życia i jest super. No i nieszczególnie umiem coś na ten temat dodać, bo nie mam pojęcia, jak to się stało. Rzeczą, którą się nauczyłam w tym roku, było przyjmowanie feedbacku i to jest dla mnie big deal, bo zawsze miałam z tym ogromny problem. Nie wiem, czy to przez to, że wychodziłam z takiego środowiska, gdzie feedback był odbierany tylko na dwa sposoby, czyli albo na sposób taki, że zakładasz, że to jest po prostu całkowita bzdura i ta osoba może, w sensie nie może mieć racji, albo alternatywnie przyjmujesz ten feedback do siebie i totalnie się załamujesz, bo stwierdzasz, że jesteś beznadziejny.
No i pierwszy raz w historii nie poszłam żadną z tych dwóch ścieżek, tylko coś z tym feedbackiem zrobiłam i zaowocowało to naprawdę fajnymi rzeczami. A w takich szablonach, które zrobiłam jakiś czas temu na Instagramie, żeby ludzie mogli się podzielić podsumowaniami swojego roku, umieściłam jedno zdanie, które wiele osób mówiło, że bardzo im się spodobało i mi też się podoba i jest to takie zdanie do dokończenia. Wybaczam sobie, że i mam wrażenie, że to jest bardzo fajna rzecz na zakończenie roku, bo pozwala nabrać dystansu do czegoś, w związku z czym może nie czujemy się najlepiej, i potraktować siebie w porządku. A w każdym razie ja wybaczam sobie, że w tym roku nie udało mi się zrealizować wszystkich tych rzeczy, które chciałam, że nie udało mi się chociażby nagrywać ani rozwinąć bloga i kanału tak, jakbym chciała, bo widzę, że zwyczajnie nie miałam na to w tamtym momencie przestrzeni. I myślę, że to dobrze, że o siebie po prostu zadbałam. No, więc to jest mój rok w takim telegraficznym skrócie. A o 2019 opowiem za tydzień, bo mam na niego kilka fajnych pomysłów, które myślę, że mogą Was też zainspirować. A, no i szczerze mówiąc, niewiele rzeczy sprawiło mi więcej przyjemności niż czytanie wypełnionych przez Was tych templatek na Instagramie, więc jeśli jeszcze tego nie robiliście, albo nawet robiliście i tak macie ochotę podzielić się ze mną tym, jaki był dla Was ten rok, no to komentarze są Wasze. I nie, nie są to puste słowa. Jestem strasznie ciekawa, bo mam wrażenie, że z takiego spoglądania w tył możemy się od siebie strasznie dużo nauczyć, może zainspirować, może przestrzec przed czymś. To było bardzo trudne do wypowiedzenia. To jest pierwszy filmik po dłuższej przerwie, w związku z czym dopiero się przyzwyczajam na nowo do takiego mówienia do kamery, ale mam nadzieję, że rzeczy wróci do mnie szybko. A poza tym zobaczymy się niedługo, bo zamierzam w tym roku znacznie bardziej się do tego przyłożyć. A, no i każdy like, każda subskrypcja to dla mnie ogromny kop motywacyjny, więc jeśli chcecie, żebym dalej nagrywała, no to właśnie tak możecie mi w tym pomóc. Ja tymczasem dopiję swoją kawę i widzimy się za tydzień. Will you still be here? Na, 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 na. A, no i ścięłam włosy, ale to chyba widać.